Siemaneczko. Jesteśmy na mapie Lipinki. No i jak możecie zauważyć, nowy nabytek. Przystawka do kukurydzy jest zakupiona za około 70 tysięcy. Tak więc dzisiaj wyruszamy sobie kosić kukurydzę. Myślę, że nie ma co czekać, tracić czasu. Trzeba się brać za robotkę. No więc wyjeżdżamy z tego ciasnego kąta. Więc tu postawiłem szczepę i czy ja tędy wyjadę. Właśnie. Powinno się udać. Chyba jednak wolę z zewnątrz. Mamy dwa pola kukurydzy. No i patrzymy, co nam tutaj to przyniesie. Nasze pole z kukurydzą. Czy będzie dochód? Myślę, że raczej tak. Ładnie się sypie. Możecie to zauważyć. No to jedziemy. Powiem, że całkiem ładnie sypie ta kukurydza. W środeczku trochę ciszej zawsze. To posiedzimy chwilę tutaj. No i co? Nadeszły wielkimi krokami żniwa. Tak więc trzeba zebrać to, co udało nam się wyhodować. No i pomału dalej zarabiać pieniążki, co byśmy mogli się rozwijać. Teraz to już myślę, że chyba najwyższa pora zakupić gdzieś pole. Chciałem też zmienić ogólnie, myślałem, tego małego klasa na jakiegoś większego już. Bardziej to jak moją ładowarkę, więc już turbin nie jest potrzebny. Zobaczymy. Może jak się fajnie zarobi, to i kupi się pole i sprzeda się klasa i kupi się jakiegoś większego. Może też klasa.
No dość fajnie sobie radzi w tej kukurydzy. No w sumie John Deere ma już swoją moc. A może jakiegoś jelenia byśmy kupili do kombajnu? No bo kombajnu raczej nie będę zmieniał. Jedynie co to większą jakąś przystawkę do niego. Bo kombajn mam odpowiedni na pewno do tych pól. Żniwa jakoś długo nie schodzą. Ale mówię, dokupi się pola. Zobaczymy jak to będzie. Nie ma co planować. Wszystko i tak wyjdzie po czasie. Na razie zbierzmy to co jest. W ogóle tak z ciekawości. Czy my mamy coś w silosach? Ziemniaki raczej. No i mamy pszenicę. I to było na tyle. Tak więc w sumie jeszcze tylko jakbym chciał zobaczyć mapę. No jak myślałem, będzie trzeba zaorać kukurydzę. To będzie oreczka orunia. Będziemy orać sobie. Będzie odcinaczek z orki. To i na pewno obok na tym polu też. I po ziemniakach pewnie też. To nic. Będziemy orać. Mamy Kwernelada. Lemkena. Ale zastanawiam się też, pozwólcie, że wejdę sobie w sklep. Pługi. O, ja mam tego, tak? Nie, ja mam tego. Tylko... Zobaczcie, że to robi na 3,5. A ten na 5 metrów. Raz, dwa, trzy, cztery, sześć, siedem, osiem, dziewięć, skip. A ten ma 7. Już jest porządny, to może tamtego zakupimy. Jeżeli będziemy mieli odpowiedniej mocy ciągnie, nie zwróćcie uwagi ile on potrzebuje mocy. Ale jeżeli nasz Optum go pociągnie, to może zakupimy, to już robota w ogóle będzie szła. Dużo nie kosztuje. A pomoże tutaj w pracy. Otwieramy rurę.
Zobaczcie, tu śmiało można header dowalić z 12 metrów do niego. Lecimy, bo tu już mieliśmy gdzieś przygotowany zestaw. O, jestem klasikiem, chyba mnie trzeba się pożegnać. Jestem osprzętem. A zakupić jakiegoś... Właśnie nie wiem, to jest... Arion. Masz Arxiona jakiegoś? Nie wiem, nie pamiętam jak to dokładnie tam było. Byliśmy. Dobra. On potrzebuje 290 koni. Mamy 363. Tak więc spokojnie. Ten ma 205. Arionek. A jakbym chciał... Akcją, no. Ale tak jak mówiłem. Serię 7. I ten by miał wtedy 352 konie. No i był taki potężny, fajny. No to zobaczymy. Na razie zajmiemy się tutaj żniwami kukurydzianymi. Żebyśmy sobie dokończyli te pole. No, powiem wam, że jestem zadowolony. Fajnie to sypie nawet. No i więc zobaczymy z całego pola, ile uda nam się zebrać. Ciężko ma wychować. Jest to pole dość takie... O, z dołka. Bardziej jezioro można było stworzyć niż jest pole, ale w porządku. Nie zalewa, czyli jest dobrze.
No. Ta przystawka ma chyba 9 metrów. Ta robotka idzie. Myślę, że jeszcze zbiornik będę miał z tego. No więc prawie 30 ton z tego pola kukurydzy, no to fajny wynik. No zobaczymy pod koniec. Ile wyjdzie tak naprawdę? Fajnie się zapełnia, wszystko elegancko. I idzie jak trzeba, jak złoto. Zbieramy. Jeszcze z dwa przejazdy i koniec na tym polu. Tak więc bardzo fajnie. No i jestem ciekaw, czy będzie zbiornik, czy nie będzie zbiornika? Ciężko powiedzieć. Ale powiem wam, że albo będzie, albo będzie bardzo blisko. Już mamy 87%. No, będzie chyba. No, 92% będzie? Prawie. Wydaje mi się, że 8% tutaj będzie. No to jedziemy i patrzymy. Zaraz co się będzie tutaj działo. Będzie czy nie będzie? O 93. 94. No i chyba nie będzie. 5. Sześć. Siedem. Osiem.
9. No i nie ma. Prawie. Prawie równe dwa zbiorniczki. Zboże czy kukurydza niech się zsypuje. A ja wam dziękuję za oglądanie następnego odcineczka. Na razie, trzymajcie się, cześć.